W obiektywie kamery wita Państwa w Stęszewie i zaprasza na ukoronowanie sezonu 2018-2019. 59. finał halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. To spotkanie rozpocznie Warta Poznań. Ja przypomnę, że ten mecz poprowadzą arbitrzy Łukasz Orzeł oraz Michał Jarmołowicz. Będzie go wykonywać zespół AZS AWF Poznań. Wynik otwiera oznaczony numerem 22 Patryk Pawlak, 1-0 dla AZS AWF Poznań. Thank you.
Poznań wyrównuje, a strzelcem gola oznaczony numerem 6 Waldemar Rataj. I od razu sędziowie podyktowali krótki ruch dla AZS AWF Poznań, ale jeszcze konsultują te decyzje. Decyzja podtrzymana, krótki ruch dla AZS AWF Poznań. Zielona kartka w tym spotkaniu, a otrzymał ją Maciej Walkowiec, to zaczął numerem 18 i od razu krótki ruch dla AZS-u AWF Poznań. AZS-u AWF Poznań. Spokojnie to oglądać. Ale mi się tylko koniec pierwszej części spotkania. AZS AWF Poznań prowadzi 2-1 z Wartą Poznań. Przed nami 5 minut przerwy. Przed nami druga połowa spotkania. AZS AWF Poznań, Warta Poznań. Po pierwszej połowie AZS prowadzi 2-1. Drugą część gry właśnie rozpoczęli akademicy. Ja przypomnę, że spotkanie prowadzą panowie Michał Jarmołowicz i Łukasz Orzeł. Rzut karny będzie egzekwował Maciej Walkowiak. Thank you.
20. 8 minuta meczu. Indywidualna akcja Bartosza Zaworskiego zakończona sukcesem. Warta Poznań obejmuje po raz pierwszy prowadzenie w tym spotkaniu. 3-2 dla Zielonych. Tym razem oznaczony numerem 22 Patryk Pawlak. Dla niego zielona kartka. AZS AWF Poznań gra już czwórkę. Wciąż na ławce kart. Dla AZS-u AWF Poznań zdobył Patryk Pawlak. Tym samym skompletował hat-tricka w tym spotkaniu. Na tablicy wyników wynik 3-3. Spotkania AZS AWF Poznań wychodzi na prowadzenie 4-3, a bramkę zdobył oznaczony numerem 7 Łukasz Kosmaczewski. Jak Państwo widzą, trener Warty Poznań, Mateusz Grochel, ryzykuje i wprowadził dodatkowego zawodnika w pole kosztem bramkarza. Warta gra w szóstkę. Minuta 32 sekundy do zakończenia meczu. Jest bramka. 9 minuta meczu. Drugą bramkę w tym spotkaniu zdobywa oznaczony numerem 7 Łukasz Kosmaczewski. AZS AWF Poznań prowadzi 6-4, a do końca meczu pozostało 60 sekund. Następna bramka. Po raz kolejny Łukasz Kosmaczewski, który znowu nie miał problemu z skierowaniem piłeczki do pustej już bramki. 7-4 prowadzi zespół Jacka Adriana na 30 sekund przed końcem meczu. Yeah.
AZS AWF Poznań, czyli gospodarz tego meczu, pokonał Wartę Poznań 7-4, a już za chwilę na parkiecie pojawią się zawodnicy Startu Gniezno i Elkers Rogowo i rozegramy czwarty mecz podczas Final Six Halowych Mistrzów.